zakłócenia. Keyboard nie wszedł nam do kabla? Ostatni utwór czyżby nie był przeniesiony? Proszę Państwa, to był ostatni utwór Ogniska Muzycznego. Bardzo proszę wszystkich wspaniałych muzyków Kamiennogórzan na scenę. To oni ćwiczą, bardzo ciężko pracują, aby pięknie grać na różnych instrumentach. Bardzo proszę Ciebie również, Pan Jędruch, instruktor. Bardzo proszę. Nie ma dzisiaj Pani dyrektor, ale są prawie w komplecie. Ukłonmy się pięknie publiczności. Podziękujmy pięknie wykonawcom. Bardzo proszę orkiestrę dętą o dwa kolejne utwory. Mam nadzieję, że będą to dwie kolejne fantastyczne kolędy. Thank you.
Zdenerwowany kabaret Lizus, same dziewczyny ze szkoły numer 5, ale jeszcze się trochę podenerwujcie, dobrze? Ponieważ proszono mnie, rodzice, tatusiowie, państwo patrzycie jeszcze na te rzeczy, które są do wylicytowania, dotrzymuję słowa i biorę rzecz bardzo taką poważną. Znowu ciężka rzecz, ale mam nadzieję, że utrzymam. Cóż my mamy na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry? To jest taki tor przeszkód. Dwa joysticki, czyli dwie osoby mogą grać, kto pierwszy. Samochodziki, to jest chińska zabawka, fantastyczna, naprawdę. Bardzo droga, ufundowana przez sponsora. W tej chwili nie pamiętam, za chwilę spojrzę i pozdrowię sponsora i przekażę. Natomiast czy jest ktoś, kto chciałby mieć taką zabawkę za 25 zł? 25 zł po raz pierwszy. 27-30 po raz pierwszy, ok? 31 po raz pierwszy. Do góry. 32 po raz pierwszy. 33 po raz pierwszy. 33 po raz pierwszy. 42, tak? Aha. Tak? 42 złote po raz pierwszy. 45 po raz pierwszy. 45 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. 52 po raz pierwszy. 52 po raz pierwszy. 52 po raz pierwszy, po raz drugi. 60 po raz pierwszy. Ci, którzy nie licytują, pomóżcie oklaskami. Dodajcie otuchy tym, którzy licytują. 61 po raz pierwszy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry za tą oto zabawkę. 61 złotych po raz pierwszy. 70? Poważnie? 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. 40 się, są jeszcze inne zabawki, nie ma problemu, nie ma płaczu. 70 po raz drugi. 75. Wytrzymałem nerwowo bardzo dobrze, ale tam się było 75, dobrze. 75 mamy już w takim razie na liczniku. 75 po raz pierwszy. 77 po raz pierwszy. 77 po raz drugi. 80 po raz pierwszy, dobrze. 80 po raz pierwszy. 80 po raz drugi. 3. Grzesiu, mówię, tak? 85 po raz pierwszy w takim razie. Już myślałem, że przekażę mojemu koledze akustykowi informację, żeby puszczał fanfary. 85 po raz pierwszy. 85 po raz drugi. Telewizją 90, telewizją pokażę jeszcze. Uwaga, realizator telewizji pana Dorobka.
Zobaczcie, pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą w domach w tej chwili, co my na żywo licytujemy. 90 po raz pierwszy. 90 po raz drugi. I po raz trzeci! Gramy muzykę! Zapraszam pana do nas! Brawo! Witam was serdecznie, witam tatę. Jak pan ma na imię? Zdzisław. Pan Zdzisław i córa, tak? Jak masz na imię? Ania. Aniu, czy ty lubisz bawić się samochodami? To jest zabawa dla dwóch osób, więc tata i córka, oj, będą mieli jutro świetny ubaw. To jest zabawka dla was. Dziękujemy bardzo. Proszę. Tam po prawej stronie. Kłaniam się pięknie. No już, już wam pomogę i dopuszczę was tutaj do występu. Proszę państwa, kabaret Lizus, od lat jest taki kabaret, oczywiście dzieci się zmieniają, instruktor pozostaje ten sam, Darek Kurowski, pan Darek Kurowski, nauczyciel szkoły numer 5, wiele osób go zna. Pan Darek jest tam na górze, wy jesteście tu, ja jestem tu. Nie denerwujcie się. Przywitajmy go klaskami w takim razie. Kabaret Lizus, szkoła numer 5. Ale coś za słabo było witane i my tak stoimy i czekamy. Jak będą brawa, to jeszcze raz zaczynamy. O klaseczki. Brawka, brawka, jeszcze raz. No to zaczynamy. W różnych zeszytach różne rzeczy się pisze. Nieraz zapis w zeszycie potrafi namieszać na całe życie. Posłuchajmy, co piszemy w zeszytach. Prawo Archimedesa. Nie będziesz miał wanien cudzych przede mną. Dedal i Ikar byli pierwszymi, którzy wylecieli w powietrze. Był muzykalny i po kilku kieliszkach grało mu głośno w kiszkach. Moja babcia jest taka stara, że PESEL ma zapisane cyframi rzymskimi. Zygmunt stary tak bardzo kochał swoją żonę, że zaczął jeść kalafiory. Napoleon, choć niski, sięgnął po władzę. Chopin to kompozytor polski o francuskim brzmieniu. Największym tenorem mieszkającym samotnie na wyspie był Robinson Caruso. Szyja żyrafy jest roślinożerna. W czasie ferii zrobiłam 3 karmniki. 2 dla ptaków i 1 dla brata. Środkiem płatniczym w Rosji są wróble. Chlor ma bardzo nieprzyzwoity zapach. W 1998 roku na topie będzie zupełnie inna moda królowała. W szkole należy się ubierać następująco. Uczeń w domu. Prezentacja mody, rok 1998. Uczeń w domu jest zajęty sprzątaniem, ale nie przeszkadza mu to wcale, żeby myśleć o nauce. Może posłuchać, może potańczyć. Ale ważne, wykonać pracę trzeba, więc o tym nie zapominajmy. Uczeń następnie rusza do szkoły. W drodze do szkoły uczeń myśli o różnych sprawach, ale przede wszystkim szkoła nie zmusza go. On sam pędzi do szkoły, nie trzeba go ciągnąć. Z radością idzie na spotkanie swoich nauczycieli.
wiedząc, że jest sprawdzian, uczeń Beksa, on wie, że musi się troszeczkę rozczulić nad sobą, musi pomyśleć o bliskich, no i o bliskiej pani z matematyki. Zakochany uczeń jest w każdej szkole. Zakochany uczeń, uczennica wyróżnia się tym, że ma powiększone serce, jedno albo kilka, i potrafi je nazwać. Bywają lekcje WF-u, a więc uczeń sportowiec powinien się pokazać z jak najlepszej strony. Chyba że się boi piłki. Są tacy uczniowie, dla bojących się piłki piłka duża. Są uczniowie, którzy się nie podlizują, i są uczniowie naturalne lizusy. Naturalny lizus wygląda tak. Naturalny lizus liże, podlizuje, dolizuje, inne wymiany sami. Uczniowie niezdary, takich uczniów często mamy w szkole. Uczeń niezdara często się poślizgnie, uczeń niezdara może się połamać. Dzieci lubią jeść, a więc mamy uczniów żarłoków. Uczeń żarłok charakteryzuje się powiększonymi różnymi miejscami w swoim ciele, no i chęcią do jedzenia. Mamy normalnych uczniów i mamy uczniów kujonów. Uczeń kujon wygląda tak. Jego nic nie jest w stanie ruszyć. On tylko jest ruszany przez przedmioty. Mamy różne przedmioty, a na przykład przed muzyką uczeń wygląda tak. I tak wygląda moda na rok 98. Tak możemy wystąpić również w jakimś bluesie, na przykład w szkolnym bluesie. To był szkolny blues. Szkoda, że bliżej nie zaśpiewały do mikrofonu, bo byśmy się razem bawili. Ale popatrzmy, jakie to sceny może nieść ze sobą Kamienna Góra. Posłuchajmy o nas samych. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że dostała pani mieszkanie. A tak, dostałam. Gdzie? Na osiedlu Tkaczy Śląskich. Jak się pani mieszka? Gruntownie, nieraz to nie wychodzę z domu. Tak przyjemnie w własnym mieszkaniu. Nie, tylko drzwi się czasem zatrzaskują tak, że ich nie mogę otworzyć. Wtedy przymusowo siedzę w domu. O, to nieprzyjemnie. Nie, ja się nie nudzę, pracuję. Opracowuje pani rolę? Nie, remontuję mieszkanie. Bardzo powiem, przepraszam, o ile teraz się orientuję, to mieszkania oddawane są bez usterek. A owszem, oddanie odbyło się bez usterki, tylko mieszkanie jest z usterkami. Jakieś braki? Przeciwnie, podłogi na przykład jest za dużo, puchnie. I co pani na to robi? Pracuję codziennie elektrycznym żelazkiem. Ależ proszę panią, w ten sposób może pani bardzo łatwo spalić podłogę. Wykluczone, żelazko jest zimne, kontakt nie działa. Dlaczego go pani nie naprawi?
Przecież to bardzo łatwo. Wystarczą dwa cienkie druciki. Tak, że do tych dwóch cienkich potrzeba jeszcze dwóch grubych przewodów elektrycznych w ścianie. Aha, zapomnieli zainstalować? Przeciwnie. Jak to przeciwnie? Przeciwnie, zainstalowali z drugiej strony ściany, do łazienki. A, to przynajmniej w łazience kontakt działa. Nie działa, bo nie ma gniazdka. Jeżeli nie ma gniazdka, to skąd pani wie, że w ścianie są przewody? A, to mi na pogotowie wytłumaczył. Wzywała pani pogotowie elektryczne? Nie, lekarskie, kiedy mnie w wannie nagle piorun strzelił. No i właśnie ten sanitariusz z pogotowia wytłumaczył mi, że to wskutek stykania się w ścianie rur wodociągowych z przewodami elektrycznymi. Do widzenia. Do widzenia. Tak bywa nawet i w Kamiennej Górze. A już od jutra rozpoczyna się szkoła, nie żeby przypominać, ale zobaczmy, jak może być na normalnej, zwykłej lekcji religii. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Agniesiu, uważaj, Agniesiu. Agnieszka, przestań rozmawiać. Przepraszam. Oj, Agnieszko, obawiam się, że jeżeli tak dalej pójdzie, to się w niebie nie spotkamy, to musiała pani nieźle narozmawiać. Dzieci, nasz Pan jest wszędzie. A w moim domu jest? Jest. A w mojej stodole jest? Też jest. A u Kowalskiej stodole jest? Oczywiście. A Guzik, prawda, bo Kowalskiej stodoły nie mają. Dzieci, nie sprzeczajcie się. Wszyscy ludzie są ważni. Wszyscy wujkowie są ważni. Mój jest najważniejszy. Mój jest biskupem, wszyscy mówią do niego wasza wielebność. Mój jest kardynałem, mówi się do niego eminencją. A mój waży 200 kilo. Jak ludzie go widzą, to mówią, o Boże! Modlitwa to coś bardzo ważnego. Powiedz, Maciek, co robisz przed zaśnięciem? Ja myję zęby. Świetnie, a ty, Antek? Dobrze, o. A co robią wasi rodzice przed zaśnięciem? Pani wie o tym i ja wiem o tym. Ale czy to jest pytanie dla uczniów szkoły podstawowej? Dzieci, myślę, że następna lekcja religii będzie wyglądała inaczej. Zobaczycie, jak po religii może wyglądać chemia. Przyzwyczailiśmy się do wzorów, cudów, pań i panów. To chwila z chemią. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak odrobione zadanie domowe? Trudno. Heniu, weź pół łyżeczki tego proszku i wsyp do probówki. Wczoraj kazałem napisać ci 100 razy. Nigdy nie będę mówił do nauczyciela ty. Czy napisałaś? Tak, napisałam. Oto zeszyt. Dobrze, dziękuję. Dlaczego to zadanie napisałeś nie 100, lecz 200 razy? Bo cię lubię, Zbysiu. Wodór jest niezbędny do życia. Pierwiastek ten został odkryty w XIX wieku. Tak, słucham. A jak ludzie żyli przedtem? Oj, Ala, jaką literą oznaczono tlen? Nie wiem. Czy H2O to woda? Nie wiem. Ty, to wprost nieprawdopodobne, ty nic nie umiesz. Proszę panią, gdybym wszystko umiała, nie musiałabym chodzić do szkoły. Tak wygląda chemia. Brawo dla chemii. Ja serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na ostatniej scenie kabaretu. Mamy jakieś kłopoty z mikrofonem, ale proszę, żeby dziewczęta moje podeszły bliżej do mikrofonów. Bardzo proszę. Chciałbym, żeby cała sala razem z nimi się bawiła. Bliżej tu do końca sali, dziewczęta. Bliżej, bliżej do końca sali. Do mikrofonów, tak? Ja serdecznie proszę was wszystkich do wspólnej zabawy. Krótkie takie przerwniki. Na koniec dla was z dedykacją i z sukcesem dla pana Marka, sukcesem tej świątecznej orkiestry. Zapraszam. Piwnicy tańcowali jeden zwój.
Zielony mosteczek ugina się. Zielony mosteczek ugina się. Tak! Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, zbili szybę. I uwaga, one jeszcze nie schodzą, a my spróbujmy razem z nimi. Każdy wsiada na koń, bardzo proszę. Rączki przed siebie wystawiamy, wszyscy. Wszyscy umiemy to śpiewać razem z nimi, ale wszyscy rączki przed siebie na lejce. I jedziemy. Przybyli ułani pod okienko. Wszyscy. Przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, zbili szybę. I dziękujemy bardzo. Kabaret Lizus. Uczennice ze szkoły podstawowej nr 5, Kamiennogórzanki. Zagrały również w Wielkiej Orkiestrze, a ten głos tego nieco dorosłego pana to właśnie głos człowieka, który się tymi młodymi paniami zajmuje. Próbuje kierować zespołem. Darek Kurowski, brawo dla Darka. Proszę państwa, za chwilę nie wiem, czy to będzie dwa, czy jeden, czy wiązanka utworów Orkiestry Dętej z Lubawki. Oni zagrają, pożegnamy ich już. Czeka nas jeszcze w tym serduszkowych niespodziankach już za moment, jeszcze oczywiście licytacje, ale w ogóle już proponuję, żeby tych 8 wspaniałych wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani 20 i 21 grudnia roku ubiegłego na naszej imprezie Zaśpiewaj u nas, 8 wspaniałych piosenkarzy, o to, żeby już odchrypili się i szykowali do wspaniałego występu. Będziemy jeszcze śpiewać. Bardzo proszę jeszcze na zakończenie Orkiestra Dęta z Lubawki dla państwa. Thank you.
Przyjaciele z Lubaw, Orkiestra Dęta, dyrygentem Ryszard Migdalski. Brawo Rysiu, dziękuję ci bardzo, naprawdę. Byliście fantastyczni, że zechcieliście ten jedyny niepowtarzalny polski wieczór spędzić razem z nami.
Proszę Państwa, za kilkanaście minut rozpoczniemy to śpiewanie kolejne. Mam nadzieję, że to będzie wzruszająca kolejna rzecz. 8 wykonawców zakwalifikowało się, zostało przez jury zakwalifikowanych do występu w Wielkiej Orkiestrze 20 i 21 grudnia. Śpiewali na żywo, kablówki przekazywały, ale to za moment. No, cały czas przychodzą rzeczy na licytację. Naprawdę nie dziwcie się Państwo, że trochę się tak miotę, może się mylę, ale cały czas jestem w szoku, bo... No bo co? No bo zobaczcie. Może tak. Najpierw może... Zaraz rady magnetofon, bo tak wszyscy już w tej chwili... A to, a może to? No muszę zdecydować sam. Jeszcze do książkowców, molów książkowych. Mamy fantastyczną książkę, przekazaną przez człowieka, który w tamtym roku również kilka rzeczy wspaniałych przekazał. Ten człowiek nazywa się Władysław Żukrowski, jest wśród nas. Dziękuję Ci, Władku, serdecznie. Kłaniam się pięknie. Brawo dla Władka. Dla Pana Władysława. Chociaż jesteśmy przyjaciółmi, ale powinienem mówić Pana Władysława. Domowy poradnik zdrowia. Rewelacyjna książka, ponad 1000 domowych sposobów leczenia. W tej książce ponad 1000 domowych sposobów leczenia. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby taką książkę za 20 zł już mieć? 22, dobra. Czyli dobrze wywołałem. Jesteśmy jakby na początku drogi naszej. 22 po raz pierwszy. 25. Domowy poradnik zdrowia. 26. 30 po raz pierwszy. 32 po raz pierwszy. 35 po raz pierwszy. Głośniej mówcie. 40 po raz pierwszy. Tak? 45 po raz pierwszy. 46 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. Okej. 55 po raz pierwszy. 60 po raz pierwszy. Mówi dziewczynka, mając zgodę mamy oczywiście. 60 po raz pierwszy. 60 po raz drugi. 65 po raz pierwszy. Muszę przełożyć, bo ciężka książka, wielka cegła. 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. 75 po raz pierwszy. Zgadnijcie, kto licytuje również. Pan Władysław Żukrowski. 75 po raz pierwszy. 75 po raz drugi. 75 po raz trzeci sprzedaliśmy. Proszę o sygnał. Władku, zapraszam Cię do nas. Zrobiliśmy niezłą powtórkę z rozrywki. W tamtym roku było dokładnie tak samo. Osoba, która podarowała, sama licytowała i wygrała licytację. Trudno, wchodzimy wszyscy na scenę, Władku. Witam Cię serdecznie, cześć. Władek Żukrowski. Oddaję Ci tą książkę. Ciekawe, gdzie będziesz ją sobie trzymał, na której półce? Pytanie retoryczne? Na najwyższej półce, tak? A co ze zdrówkiem? No właśnie, żeby było zdrowie. Żeby było zdrowie. 1000 porad. Gratuluję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uwaga. Była prośba, jest odpowiedź. No trudno. Zaczyna się robić bardzo gorąco, bo przecież mamy między 19 a 20 wylicytować nasze kamiennogórskie złote serduszko ufundowane przez pana Grzegorza Knatiuka, o którym już tyle mówiłem i jeszcze będziemy mówić. Będziemy licytować karykaturę Jurka Owsiaka, zrobioną przez Mirka Kuźmę. Będzie jeszcze ten duży słoń, narty przybyło. Mamy buty Redboki oryginalne, 9,5 jak ktoś ma rozmiar. Zastanawiajcie się, 9,5. Sony. Ufundowana zabawka, to nie jest zabawka, to jest profesjonalny sprzęt. Sam go przetestowałem. Radiomagnetofon, 3 zakresy radiowe, 2 kieszenie magnetofonowe. No tak wygląda. Bardzo pięknie odbiera. Bardzo droga jest to rzecz. Japończycy to zrobili, bo to firma Sony, a ufundował pan Dopytalski. Sklep specjal pan Dopytalski. Sam zastanawiam się, od jakiej ceny wyjść. Myślę, że musimy rozpocząć od 100 zł, bo tak to już musi być. Taki radiomagnetofon naprawdę świetnie odbiera, bardzo dobra jakość, naprawdę, gwarantuję. 100 zł, czy ja daję 100 zł? Może udałoby mi się mojej dziewczynie najmłodszej, Ani, na przykład kupić. Ja daję 100 zł. Nikt nie ma? To ja się... 110 po raz pierwszy, dziękuję bardzo. 110 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy.
130 po raz pierwszy. 150 po raz pierwszy. Brawo dla tej małej dziewczynki. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. 100. Dobrze. Dwa razy. 160 po raz pierwszy. Dobrze. 170 po raz pierwszy. 170 po raz pierwszy. 180 po raz pierwszy. 200 po raz pierwszy. Na rzecz Wielkiej Orkiestry. Telewidzowie, zobaczcie. 2 miliony starych złotych już mamy. 200 złotych po raz pierwszy. 220 po raz pierwszy. 220 po raz drugi. 220 po raz trzeci sprzedaliśmy, brawo! Brawo, głośna muzyka. Pan Darek Dobydalski ufundował tą nagrodę. Zresztą nie tylko tą, jeszcze wiele innych, które już były wczoraj i dzisiaj jeszcze będą. Tu informacja jeszcze do telewizji. Jeżeli Państwo nie przyjdziecie do nas, to pamiętajcie, mam nadzieję, między 19 a 20 będziemy licytować nasze kamiennogórskie złote serduszko z dwoma diamentami. Cześć. Że tak się zapytam, jak masz na imię? Ania. Ile masz lat? 7. Słuchasz muzyki? Tak. Znasz jakiegoś wykonawcę? Lubisz na przykład Budkę Suflera albo Warzyw z Manx? Budkę Suflera. Budkę Suflera. Będziesz słuchała Budki Suflera na tym radiu magnetofonie? Tak. Proszę bardzo, uważaj, trzymaj. To jest już twoje. Ostrożnie schodź. Brawo dla tej małej dziewczynki. Jeszcze. Może właśnie. Przed chwilą dotarły... Ojej, gdzie mam informacje, od kogo dotarły? Przepraszam. Sklep Bobo. Sklep Bobo ufundował ten zestaw i ten zestaw. Tu mamy bluzę z dresami, a tutaj mamy samą bluzę. Proszę Państwa, 10 zł taka bluza. Zobaczcie, już wiadomo, są dzieci nieco starsze, może na kogoś... Jaki rozmiar? No zobaczcie, no. Kto ma takiego małego chłopczyka jak ja w domu? Nie, trochę jest to mniejsze ode mnie oczywiście. No to jest na takiego, ja wiem, 12-13-latka. Dzieci są teraz duże. 10 zł. Szybciutko. Jest. 20 już mamy, okej. Okay. 30 już mamy. Na ciebie będzie dobre. I na ciebie też. Gwarantuję, także bawcie się w licytację. 20 po raz pierwszy. Przepraszam, 30 po raz pierwszy. Przepraszam. 30 po raz pierwszy. To będzie dobra bluza na ciebie, nie denerwuj się. 30 po raz drugi. Sklep Bobo. I po raz trzeci, gratuluję, chodź do mnie. Kto powiedział 30? Nieprawda? A tam dziewczynka nie powiedziała 30? Kto powiedział 30? Za chwilę to wyjaśnimy. Oj, kochani. Hej, słuchajcie, ja wiem, że to jest świetna zabawa, ale jak już się powie A, to trzeba powiedzieć B. Nie szkodzi. Zostawmy. To się na pewno za chwilę uda. Kochani rodzice, może to was zainteresuje. Zobaczcie, spodnie i dresy. I teraz palne głupstwo. 15 zł za coś takiego. No nie denerwujcie mnie, no kochani. No właśnie, dziękuję bardzo. 25, zobaczcie. 30, dzięki. Rodzice nareszcie dorośli, w związku z tym jest... Już się czuję bezpiecznie. 35 po raz pierwszy. 35 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. To już jest cena taka, która... No... Nie kompromituje tej licytacji. 50 po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. 60 po raz pierwszy. Za rok będzie dobre na ciebie. 65 po raz pierwszy. 65 po raz pierwszy. Na Michała też będzie dobre za jakieś 2 lata, ale warto poczekać. 65 po raz pierwszy. Po raz drugi. 70 po raz pierwszy. 70 po raz pierwszy. Dresy. Góra i dół. 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi. 75 po raz pierwszy. 75 po raz pierwszy. 75 po raz drugi. Czy ktoś powiedział 80? Kłaniam się nisko i dziękuję. 80 po raz pierwszy.
80 po raz pierwszy. 80 po raz drugi. I 80 po raz trzeci. Sprzedaliśmy, brawo! Cieszę się ogromnie. Z przyjemnością przywitam się z tą panią. Dzień dobry. Proszę państwa, te dwa... Mogę zdradzić? Zdradzimy. I tak panią znają. To jest pani Paszewska. Te dwa wspaniałe torty to właśnie od tej pani. Brawo dla niej. One cieszyły się dużą popularnością. Była świetna zabawa. Dziękuję bardzo. No i oczywiście to jest pani. Tam jest nasza kasa. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, nasi sponsorzy, sklep Bobo obserwuje nas. Spróbujmy. Ktoś powiedział wcześniej 20 czy 15 było, pamiętacie? Taką bluzę. Nigdy nie było tak, że ktoś nas tutaj troszkę okłamał. Kto to powie? 20, o właśnie, pamiętam, że... To jest XL-ka, właśnie, to jest... Zobaczcie. I mamy markę tutaj. Ile? 35, no. 40. 45. 46. 50. 60. 60 po raz pierwszy. Po raz drugi. 60 tylko? Nie no, chociaż... 60 po raz pierwszy, po raz drugi. I po raz trzeci. Gramy! Zapraszam cię do nas. Brawo! Świetnie, świetnie. Było bardzo dobrze. Z małą poprawką, ale udało się wspaniale. Na rzecz Wielkiej Orkiestry. Czekam z niecierpliwością na informację, kolejną finansową informację z banku. Mam nadzieję, że już jest więcej niż w tamtym roku. No, za chwilę będziemy śpiewać. Dziękuję za muzykę. Cześć. Jak masz na imię? Mariusz. Ile masz lat? Pokaż się do publiczności. Przymierz. Pasuje? Ładnie mów tym? Brawo. Słuchajcie, pośpiewajmy troszkę, dobrze? Tam. Po mojej prawej stronie. Może po schodach, dobrze? Pomalutku. Proszę państwa, zaczniemy śpiewanie. 8 wykonawców, mam nadzieję, że jest przygotowanych. Jest nas tyle, w związku z tym jeszcze są pytania o te książki, o tego słonia, o płyty kompaktowe, o te buty. Za chwilę one się pojawią. Nie wyobrażam sobie, żebyście państwo nie wylicytowali wszystkiego, co jest w tym kramiku. Pytanie jest następujące. Czy mamy wszystkich wykonawców? Czekajcie, wezmę swoją ściągę z wykonawcami. Raz.